to jedzie, zaraz Państwu powiem. Derat. Derat. To jest firma, która została wchłonięta później przez MSU. A pierwsze motocykle, znaczy ona w ogóle była jako Derat. Dopiero później zmienili nazwę i produkowali motocykle MSU. Bardzo rzadki egzemplarz. Myślę, że to jest gdzieś około 500 pojemności, lata 30. Dla tych, którzy wiedzą, chcą wiedzieć koniecznie mniej więcej z jakiego to jest okresu. Brawa dla Derat. Kolejna Tesla, tak zwana. A na starcie BMW 750. Silnik górnozaworowy, opowiadałem Państwu już mniej więcej o tego typu motocyklach frontowych niemieckich. Motocykle praktycznie niezawodne, co świadczy o tym fakt, że one sobie nieźle poczynają i jeżdżą do dzisiaj. Brawo dla zestawu, jest z Warszawy, albo z Podwarszawy, może z Radomia. Sokoła 1000. Drodzy Państwo, to jest król polskich motocykli, wielkie brawa. Pojemność 1600 metrów wózkich i w dalszym układzie V. Dolnozaworowy, sprzęgło-nożne, mokre. Przeniesienie napędu kołami zębatymi z wału korbowego na sprzęgło. Wózek baczny musiałby się odwrotnie postawić, bo każdy Państwo jak się drzwiczki otwierają elegancko. Lampa Marciniaka. Motocykl całkowicie oryginalny, pochodzący z kolekcji pana Bogdana. On ma tu około 4-5. Wielkie brawa. Pokaz nowy przejazd polskiego Sokoła 1000. I tak to się polskie motocykle w Bonekle kochany zbudowało. To już się nie wróci. Były próby aktywacji tego motocykla. Ale to już jest nie to i myślę, że nie mogę. Zbieramy punkty. A prezesa widzimy gdzieś? Widzimy prezesa, dzień dobry. Sprawdzają nas, czy dobrze robimy robotę. Panie Rach, chcesz powiedzieć nie? Dziękuję. Proszę Państwa, powoli. Ponieważ Ela tutaj, ja mam słabość do innych kobiet. Jest to Cinda. Motocykl Cinda, to nie jest zwykły Cinda, bo Cindapy są różne. Ten jest niezwykły dlatego, że on ma cztery cylindry. Ma cztery cylindry, jeden za drugim. O właśnie, chodzi jak Porsche współczesne. Cudnie odrestaurowany. Model K800 i to jest rok 36. I proszę bardzo, takie motorki też można było kiedyś budować. Dziękujemy za pokaz, dziękujemy za przejazd. 36 rok, Cindap K800, 4 cylindry. Po dwa leżące z każdej strony. Brawa!